Jak radzić sobie lepiej z dzieciakami, które pewnie do nas zjadą na wakacje. To co rodzic może dać, czy opiekun, babcia, dziadek, dorosły. No tak, mów, mów do nas babciu, bo my się wykończymy za chwileczkę, jak to nie zrozumiemy. No, <gry> Tutaj tak, tak. to jest to miejsce, kiedy się pojawiają kary, nagrody, groźby, szantaże. straszenie, szantaże. Boże, jakie to genialne jest. Jestem przeciwniczką tablic motywacyjnych. No co ty powiesz? Dla mnie to jest w ogóle hit, który łączy Tą współpracę z nauką samodzielności. To jest coś, co ma nam pomóc. Co ma nam pomóc sprawić, że nasze poranki i wieczory będą łatwiejsze i przyjemniejsze. To jest narzędzie dla nas, to jest ułatwiacz. I dzisiaj porozmawiamy o tym, jak radzić sobie lepiej z dzieciakami, które pewnie do nas zjadą na wakacje, a pomoże nam w tym psycholożka i terapeutka dziecięca, nasza dyżurna Marta Chrościcka. Dzień dobry, dzień dobry, miło mi. Która dzisiaj po raz pierwszy chyba jest u nas na żywo? Chyba tak? Tak? tak. Tak, zawsze mieliśmy ją na ekraniku, a dzisiaj jest u nas na żywo. No dobrze, to zaczynamy maglowanie, pani psycholog. Chętnie. My babcie, bardzo często uczestniczymy w opiece nad nuczętami. Hmm? Czy to jest doraźnie na wakacjach, czy codziennie w tym pomagamy, czy raz na jakiś czas, czy jedziemy do dzieci? Czy dzieci są u nas? Są różne opcje. I my borykamy się od pewnego wieku dziecka z takim niechciejstwem, mhm. że dziecko nie bardzo chce czy współpracuje, jak to się nazywa ładnie, przy rzeczach, które trzeba zrobić. Bo mi nie chodzi o to, że ktoś nie, wiem, nie chce iść do danego parku czy gdzieś to nie, O takie nie nie chodzi. Mi chodzi o taką niechęć pod tytułem, nie chce zebrać się do wyjścia, nie chce iść umyć z nie chcę założyć piżamy gołe lata. Tak, ja to przeżywam. No i teraz e, moje pytanie jest takie. E, jak, skąd się bierze w ogóle, zacznijmy od tego, to że my mamy taki kłopot, żeby to dziecko z nami współpracowało? No bierze się z bardzo wielu rzeczy. Przede wszystkim bierze się stąd, że nasz plan i nasze, nasza wizja, poranka, wieczoru wyjścia, y, na spacer, jest trochę inna niż wizja dziecka. My wiemy, że wiele rzeczy się musi wydarzyć. My wiemy, że one muszą się odbyć, żebyśmy byli w stanie wyjść z domu albo... Właśnie wiemy ile spać. mamy czasu. Wiemy ile mamy czasu, więc można powiedzieć, że dziecko po prostu z racji wieku wielu tych umiejętności i y, 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 no, umiejętności właściwie nie posiada. Jakichś kompetencji, kompetencji, tak. Kompetencji, tak, Szukałam tego słowa. Tak. Dziękuję Ci bardzo. No, można powiedzieć, że dziecko, ja wierzę w to absolutnie, za każdym razem i przy każdym dziecku, w każdej rodzinie, że dziecko chce współpracować. Mimo, że czasami wygląda, jakby nie chciało, ale dziecko. Najczęściej. No, różnie, ale dziecko jakby wewnątrz, w głębi siebie jest zaprogramowane do tego, żeby współpracować z dorosłym. I teraz, co to znaczy, jeżeli my mówimy, to idź umyj zęby, a ono mówi... Załóż buty. Załóż buty, chodzimy. tak. Można powiedzieć, że nie, które dziecko mówi nam, to oznacza, że ono mówi tak czemuś innemu, jakiejś innej swojej potrzebie, jakiemuś pomysłowi. I myślę, że można, warto tak spojrzeć na to, o co nam teraz tutaj w tej sytuacji chodzi. Znaczy, ja wiem, o co mi chodzi kiciu, myj zęby, ale o co dziecku chodzi, prawda? Tak, ja, ja, ja wiem, teraz jak to mówisz, to ja mogę skomentować z mojego doświadczenia, że moje wnuczęta pomiędzy e, przejściem z kuchni do przedpokoju w celu założenia butów odkrywają świat. Super, bardzo fajnie, że to mówisz. No, wiesz no, wiesz to dlaczego tak dużo jest? Dużo rzeczy pomiędzy mhm. tym. Tam, tam się dzieje bardzo dużo rzeczy dlatego, że dziecko jest w ogóle kieruje się e, zasadą zabawy, przyjemności, tak. śmiechu, lekkości. Takiej ciekawości. Ciekawość. Robak chodzi, to to w ogóle jest najważniejsze. A czasami nawet nie tak, tak, robak, a czasami nawet nie musi iść robak, tylko w połowie skarpetki, ja sobie coś przypomnę, coś śmiesznego, co się wydarzyło. I teraz jest bardzo konkretna umiejętność, która jest potrzebna do tego, żeby jedno zadanie po drugim robić tej kolejności, która jest potrzebna, między innymi związana umiejętność z pamięcią, taką pamięcią operacyjną. Czyli ja no myjąc tak. zęby muszę cały czas. My nawet się nad tym nie zastanawiamy, prawda? Ale ja ubierając się muszę cały czas w mojej pamięci operacyjnej jest taki kon konstrukt um, cały czas mieć w głowie, jakby musi się wyświetlać na moim ekranie w głowie. What next? Co następne? I jeszcze nawet co robię, prawda, że ja muszę założyć rajstopy, bluzkę, spodnie i tak dalej. Sekwencja tego. Sekwencja. Tak? Muszę to, można tak powiedzieć, muszę to utrzymać w głowie, a potem z jednego, kiedy już zakończyłam, aha, to teraz kawa. Dobra, to idę albo no nie wiem malowanie się na przykład. Okay. Um, tak, suszenie włosów. Że ja muszę się też szybko. My trochę tak z automatu działamy, tak. a dziecko jeszcze jest jakby rozjechane w tym. Tak? No bo dziecko ono... się tego dopiero uczy. Dajmy mu się tego trochę a. pouczyć i nie oczekujmy, że dziecko zrobi to na takim poziomie sprawności jak my. Ja powiedziałabym, że ty mówisz o takim niechciejstwie. No, powiedziałaś właściwie tak o słowie. Tak prowokacyjnie nazwała. Tak, oczywiście, tak. Ja, ale potem też wprowadziłaś to słowo współpraca. No ja myślę, że my mówimy współpraca. A czasami myślimy trochę o takiej uległości albo o podporządkowaniu się. Podporządkowaniu tak. się. Czyli rodzic mówi: "Moje dziecko nie współpracuje" i w drugim zdaniu albo nie wiem, nie umiemy współpracować i w drugim zdaniu właściwie okazuje się, że to co by mama czy tata chciał, żeby się zmieniło, no to żeby dziecko reagowało słuchało i słuchało mnie, to jest robiło, słuchało, ale tak, czyli robiło to co ja poproszę, to o co ja poproszę. Tak. I właściwie, jak się tak dobrze nad tym zastanowimy, to to nie jest współpraca, tylko to jest właśnie podporządkowanie. Ja mówię. To jest nakazowość ty pewna. Tak, tak jest. Więc współpraca, zaznaczam, że we współpracy są dwie strony równo zaangażowane, równo zaangażowane które mogą od siebie dużo dać. Prawda? I teraz to, co rodzic może dać, czy opiekun, babcia, dziadek, dorosły. No tak, mów, mów do nas, bab, bo my się wykończymy za chwileczkę, jak to nie zrozumiemy. Tak, to wydaje mi się, że. Najważniejsze to, co możemy d -d dać dziecku od siebie, to, to tutaj to, to się jeszcze nie pojawiło, ale to jest bardzo ważne. Jakoś spróbuję drukowanymi literami. To kontakt z dzieckiem w danej sytuacji. Bardzo często ja spotykam się z tym, że polecenia są i za już buty, z drugiego pokoju, chodź na śniadanie, a Dzieci właściwie bardzo rzadko wykonują coś albo są chętne do zrobienia czegoś, jeżeli wcześniej nie było tego kontaktu. A, czyli te nasze nawoływania, które się odbywają w wielu mm. mieszkaniach czy domach pod tytułem śniadanie, tak. śniadanie. Tak, u tak, mnie też to się ma. czasami odbywa. Ja się łapię na tym, że powiedziałam już pięć razy i to nie działa. To po co to, powtarzać to, szósty raz? To nie działa w ogóle. Tak, warto wtedy, czyli ja to lubię taką metaforę, wiesz, palców albo tak i takiego oddalania się i zbliżania. Że jeżeli my jesteśmy daleko od dziecka... Ja mówię w takim sensie, wiesz, braku kontaktu, prawda? Te ja no tutaj sobie, coś no. robię, jestem zaangażowana. No, tak. Siedzimy teraz tak, zobaczmy, się no, tak. Tak. <laughs> tak. że obie. Jeżeli jesteśmy daleko, to właściwie można powiedzieć, że bardzo trudno się usłyszeć, bardzo trudno wziąć pod uwagę tą drugą osobę, mi również. Bo ja jestem tu, mieszam kaszę, a tam trochę. A dziecko jest tam, dziecko i jeszcze jest tam. układa klocki. Układa klocki. Zajęte. I się nawołujemy albo krzyczymy. Straszno Proszę, to zwróćcie jest. uwagę pa Państwo, że im jesteśmy dalej od siebie, tym. Większe prawdopodobieństwo, że pojawi się krzyk. I no tutaj tak, to tak. jest to miejsce, kiedy się pojawiają zakazy, nawet nie zakazy, przepraszam, kary, nagrody, groźby szantaże. straszenie, szantaże. I teraz albo jakby możemy pomyśleć tak, jesteśmy daleko, no to jak tu zwiększyć nacisk, prawda? Szantażem, groźbą. Jak nie przyjdziesz, to, no jak, to zaraz. Kasza wyląduje w koszu. Kasza wyląduje. A moim zdaniem, absolutnym kluczem do współpracy jest to, żeby być bliżej i złapać kontakt. Czyli na przykład. Zamiast pięć razy mówić, przejść do miejsca, gdzie jest dziecko, wstać sali głowę i powiedzieć, już Śniadanko. Tak, tak. W ogóle zadbać o to, czy w trakcie mojego mówienia jest w ogóle kontakt wzrokowy z dzieckiem. Czy w ogóle? Czy, tak. Czy tutaj <laughs> Houston jesteś. Baza Połączenia. Tak. Czy, czy ja miałam, albo może warto zadbać o to, żeby mieć kontakt, kontakt fizyczny. Mi się bardzo często zdarza podejść do dziecka, dotknąć pleców. No, oczywiście, automatycznie dziecko się zwraca w stronę no tak. tej osoby, która mnie dotyka teraz jest czas na śniadanie. Jakby z, z, zbliżam się do dziecka. Boże, jakie to genialne jest. No, nie jest to jakby złota metoda, bo to też nie na tym rodzicielstwo ja rozumiem, i babciostwo polega. Nie ma kolega, w tym wszystkim. Ale na pewno, proszę, z, może to łatwo będzie zapamiętać te... Blisko, daleko, im jest bliżej, tym jest łatwiej nam razem. I współpraca tu się odbywa, a nie tu. Czyli zamiast budować taką atmosferę napięcia przez to pokrzykiwanie, bo ja mieszam tak. kaszę i mam jeszcze grożenie. 15, tak. Czy tam szantaże mm -hmm. i w ogóle straszne tortury tak. no, obietnice tortur. E to rzeczywiście może zamiast poświęcać na to czas, lepiej na chwilę tę kaszę zostawić i tak. przejść do miejsca, gdzie jest dziecko. Tak, zobaczyć się, e, czyli zbliżyć pokazać. się. pokazać. Ja bym jeszcze dodała to naprawdę nawiąza nawiązanie kontaktu wcale nie to nie jest długi proces. Wystarczy czasami podejść, powiedzieć, ale widzę, że masz fajny pomysł na budowanie tego mostu. Nie fajnie jest trochę tak kończyć, co? Wiesz co, mam pomysł, możemy albo. Połączyć się w bólu. Trochę połączyć się w bólu. W ogóle łączenie się w bólu jest świetne. To jest tak, jak ja bardzo często używam metafory. Widzę pełen zlew brudnych naczyń i mówię do męża: o, Jezu, ale te naczynia nie chce mi się, nie chce mi się zmywać. Oba. No to oczywiście mąż może powiedzieć: no, 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 naczynia muszą być zmyte. No umawialiśmy się, że dzisiaj ty zmyjesz. No, no, no tak, ale to jakieś takie jest. No Nadal bo... mi się nie chce. Nadal mi się nie chce, ja chcę się trochę pożalić. Tak. Ja właściwie chcę się, więc można. Ja lubię tą metodę żalenia się trochę z dzieckiem pod tytułem, A, ale ja trzeba. Ja to nazywam się... po ojojować. Ojojować, pożalić tak. właśnie, ale też ojojować i potem podrzucić trochę pomysłów, prawda? To zastanów się, czy my będziemy pamiętali, że po przedszkolu skończyłeś na tym tutaj, na tym tem. zapamiętaj, który klocek. to przedszkolaki bardzo lubią, zapamiętaj na przykład. Hmm? Tak, jednostrojka moich wnucząt ma pamięć absolutnie wyjątkową i wszystkich nas tym zaskakuje, więc ćwiczenie z Gustawem zapamiętaj jest znakomite. Zapamiętaj, tak. On jest szczególnie tutaj taki Aha. właśnie nastawiony na zapamiętywanie. Ale myślę, zapamięty że w momencie jest... tego podejścia to właśnie, ale masz ciekawy pomysł na, mo na mostek, czy tam na ten garaż, yy, jakoś zadbać trochę o kontakt wzrokowy, o kontakt fizyczny, czyli ja to użyłam takiej metafory, żeby dosiąść się do dziecka... W tym celu, żeby z nim wyjść. Tak, ja pamiętam wychodzenie moich trzech gawównuczą, które wszyscy nazywaliśmy jako dysfunkcyjne w pewnym momencie, że w ogóle nie mm -hmm. sposób było tego wszystkiego skoordynować. Tak, ale dajemy radę. Bo to jest też o tym, kiedy jest im więcej dzieci, tym pewnie trochę trudniej. Oczywiście to indywidualnie, prawda, w każdej rodzinie. No trudniej, bo to każdy ma jakiś problem, tego robaka zobaczy, a ten skarpetki nie może znaleźć. Tak, tutaj a... się pokłócą jeszcze. Tak, jeszcze się Oczy... szarpią, Oczy... oczywiście. Oczy... Ja Więc to ale... jest wyzwanie. To jest bardzo fajne i ja myślę, że to jest, ja bym powiedziała tak, że to jest też taka metoda, którą możemy zastosować nie tylko wobec dzieci, czyli tego. Mhm. Czyli my, bo my też dorośli się nawołujemy. Prawda? Tak. Więc jeżeli y, to działa wobec dzieci, no to z pewnością może zadziałać też wobec zarówno starszych dzieci, jak i nas, dorosłych, żeby się przestać nawoływać jak po prostu w lesie hop-hop. Tak, i traktować to nawoływanie y, y, jako. Taki sygnał, czyli to trochę wymaga takiej uważności na nas samych, ale jeżeli w mojej głowie pojawia się myśl, zaraz ja mu tutaj zagrożę, albo zaraz mu powiem. No to ono się pojawia na tak. Albo na przykład czuję, że podnoszę głos, to właściwie można to potraktować jako znak: aha, to my jesteśmy tak, to tego brakuje, tego zbliżenia się. Genialne rozwiązanie, hmm. ale. Ja myślę, że ono, bo może ja się mylę, mhm. ale że my w pewnym momencie trochę oczekujemy, i chyba słusznie, że dziecko jednak tej sekwencji czynności jakoś nabędzie. Mhm. Tak, no bo ile. Ja rozumiem, no ma dwa lata, ma trzy lata, ale ma, 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 ma pięć lat i nadal nie pamięta, że po zębach jest założenie majtek. Tak, no? i właśnie z tego powodu. Powstał um, no taki pomysł, który tutaj mamy, który Państwo może już, już widzicie na naszym stole. Um, Tablica motywacyjna, niech zgadnę. Antytablica motywacyjna. Że jak? Antytablica motywacyjna. No, jestem, czekaj, czekaj, czekaj. Zaraz, jestem zaraz, zaraz, zaraz. przeciwniczką i wyciągam zaraz tu jakiś standard. Jestem przeciwniczką tablic motywacyjnych. No co ty powiesz, strasznie modne. Bardzo w modne. W internecie mhm. aż się roi. We wszystkim domu w każdym domu, gdzie są dzieci, wypada mieć tablicę, są buźki na magnesy, tak, słone dobrze, edzika, zrobiłeś, tak. nie zrobiłeś, taka wizualizacja. Ja powiem tak, moje wnuczęta nie mają czegoś takiego, bo ja tego też nie lubię. Nie, nie Dlaczego lubię. Dlaczego jesteś przeciwniczką jako psycholog czegoś, co robi niebywałą karierę? Robi niebywałą karierę, bo... Zapowiada szybki sukces, tak? To znaczy obiecuje szybki sukces tablica motywacyjna, czyli że rzeczy się wydarzą i że... I, no, prawda? Ale tak naprawdę ja mam problem z tablicami... Obietnica, że się wydarzy. Obietnica, że będzie łatwiej. No to ta, ta obietnica... Taka łatwiej, nadzieja. Taka nadzieja. Ta, tablice motywacyjne uczą dzieci jak zdobywać punkty, jak zdobywać kropki albo uśmieszki, albo jak unikać czerwonej buźki czy tam czarnej, nie wiem, już sama. Czyli takich kar, tak? Powiedzmy. Kar, tak? Czyli to działa na zasadzie kar i nagród. Trochę jak te Tak, I to działa na zasadzie, podkręcamy motywację zewnętrzną, taką płynącą z zewnątrz. Jak umyjesz zęby, dostaniesz buźkę zamiast motywację wewnętrzną. Taka mówi... interesowność tak. przy oczywistych czynnościach poniekąd, mm -hmm. tak? Bo naprawdę nagradzanie dziecka za umycie zębów czy ubranie się mm -hmm. no jest moim zdaniem niedorzecznością. No właśnie, Ale ja nadal musimy czuję. tą sekwencję Ja też to czuję. Tak? tak, ja tylko podam przykład, który zawsze podaję, bo jest moim sztandarowym przykładem. Jeżeli wejdziemy w taką grę z dzieckiem, że jak ty zrobisz, to Ale ja ci jest... dam. Jak nie zrobisz, no, no nieładnie. To też w ogóle stawia dorosłego w takiej pozycji, takiego sensu. Ja bardzo się z tym źle czuję. Ale taki przykład, o którym chcę powiedzieć, to jest przykład ze starszym dzieckiem, bo dwunastoletnim, ale dziewczynką, ale która była właśnie tak wychowywana, czy tak było w domu po prostu, to pamiętam, że mama przyszła i powiedziała: Ja poprosiłam ją, żeby wyjęła naczynia ze zmywarki. A ona powiedziała: wymyślisz mi dobrą karę, to się zastanowię. Czy jakby. Aż takie szokujące. Może kara, nie jest, a może kara jest mniej niefajna niż wyjmowanie naczyń? A to jest dokładnie. też sytuacja, gdzie firmy chętnie płacą karę. Zanieczyszczanie środowiska, bo jest to bardziej opłacalne mm -hmm. niż zadbanie o to środowisko. Tak, to jest tak? dokładnie jest świetny to ten przykład. inny, inny, prawda, inny Inna skala. Inny my zaczynamy póła. teraz projekt Eko Babcze, więc ja mam takie. A, wiesz, tak, takie tak, kombinacje. tak, tak. No właśnie, przecież my nie będziemy segregowali śmieci, bo dostaniemy punkt czy jakiś bonus, tylko chodzi o to, to żeby Żeby zrozumieć, prawda? I dziecko też nie myje zębów dla gwiazdki, a myje zęby, bo rozumie: Słuchaj, to jest takie coś, co się robi, żeby te zęby były zdrowe. Dobrze, czyli mamy tak. Mm -hmm. Nie nawołujmy się, tutaj są komentarze, które muszę ci przeczytać. Aha, ciekawe jest. Tak, komentarze są pod tytułem Kupiłam wskazówkę totalnie oczywistą, o której bym nie pomyślała. Aha. Czyli szukać. już żeby masz pewien sukces tutaj w uzdrawianiu Cieszę się. babci. się No, i w ich uzdrawianiu podejdzie. na pewno nie. <laughs> e, zgadzam się, trzeba mówić do dziecka. Wspaniałe informacje pani psycholog. Jedna z osób, której którą znamy, Kasia Krupa napisała, że wita ulubioną swoją panią psycholog, więc cię witam, witam. od Kasi. Eee, w... Tak, e, co tutaj jeszcze? To nie tylko u dzieci działa, czyli hmm. że jakby to, to nie, ma, nie ma wielkiego znaczenia. Zgadzam się, trzeba mówić do dziecka z bliska i patrząc na siebie. Wspaniałe informacje. Także. Cieszę się, słusznie cieszę się, natomiast rzeczywiście to, co tablica motywacyjna jeszcze o, daje... O, komentarz, przepraszam, o, Grażynka nas nasza poetka mhm. grupowa Aha. napisała, że moje wnusie miały tablicę motywacyjną i kom, to motywacyjne i kompletnie nie zdało egzaminu. Na, ja się spotykam z tym, że tablica motywacyjna nie działa już po kilku dniach. Ona jest, no bo to jest trochę tak jak z finansową motywacją ludzi, tak? tak? Czyli robisz coś dla tej nagrody, a potem to już jest nudne, nie ma jakiejś wartości. Bo i nagroda, i kara się tępi. Czyli kiedyś coś, co było nagrodą, to nie jest po pewnym czasie, więc można ją odbić. Wolać te błyski, tak. Właśnie. Albo. Ale kara również się tępi. Ja znam dzieci, tak. które jak słyszą, to pójdziesz do swojego pokoju, to, to mówi, patrząc na tatę czy mamy lubię tam siedzieć. Nie muszę albo tu wtedy. i pójdę. Aha. Da? I pójdę, i se posiedzę, i dobrze tam. Więc jakby to jest przerażające, bo wtedy rodzice pozostają w takiej bezradności i w takiej niemocy. To ci zabiorę to... komputer. To zabierz. to zabierz, dokładnie, to się pobawię palcami, prawda? <grym> <grym> tak, także i kary i nagrody A ta motywacyjna podbiec. ma te znamiona kary i nagród, prawda? Zdecydowanie. Umyj, załóż to, nie wiem, pościel łóżko. Dobra. Tablice motywacyjne, tak. Święta, cierpliwość, kontakt, nie nawołujemy się. Tablice motywacyjne. E, dyskusyjny temat i bardzo taki behawioralny do mhm. wychowywania dzieci, a to jednak nie jest tresura, tylko nie. wychowanie. Ale wiem, że mając własne doświadczenie z gromadką dzieci i będąc psychologiem stworzyłaś coś, Tak. co jest dla mnie to jest w ogóle hit, który łączy tą współpracę z nauką samodzielności. Tak jest. Na którym też nam zależy, nie oszukujmy się. Co to jest? Co to jest planik? Ja stworzyłam Planik, narzędzie, pomoc, które. Oj, przepraszam. E, właśnie, narzędzie, które ma pomóc dzieciom w e, organizacji w ten sposób. Dzieciom i rodzicom? Dzieciom i rodzicom, po prostu pomóc rodzinom o poranku, o poranku, o poranku i wieczorem. W ten sposób, że na obrazkach... Wizu... O, ja będę Dobrze. Zwizualizowane są czynności. Jest ich dosyć dużo, zobaczcie Państwo, bo rodziny są różne, mają różne potrzeby. W każdym razie zwizualizowane są, zobrazowane, różne czynności, które powinny wydarzyć się... Rano i wieczorem. Takie rutynowe bym powiedział. Rutynowe. Tak? Mamy zatem zestaw czynności. Mamy planszę na poranek, mamy planszę na wieczór. To jest plansza magnetyczna, tak? To jest plansza, która ma magnetyczne elementy. Udowodnimy, że ma. Tylko na chwilę. <słuch> tak. Idea jest taka, że na górnym rzędzie, w tych górnych rzędach, ustawiamy sobie razem z dzieckiem. Najpierw. Siadamy, rozmawiamy o tych porankach i wieczorach i ustawiamy sobie taki nasz rodzinny. Czyli nie narzucamy tego, tylko wypracowujemy z dzieckiem ten pewien cykl. Tak, siadamy takie z dzieckiem. Oczywiste, ale robimy z tego e, jakby seans nasz. Siadamy z dzieckiem i mówimy, słuchaj, co u nas się musi w domu wydarzyć, żebyśmy my wyszli z domu. I e, tak jak mówię, razem z dzieckiem tworzymy tutaj sobie plan, szukamy jednego mam. Ja teraz oczywiście tworzę zupełnie hipotetyczny, ale czynności takie jak pościelenie łóżka, ale dalej umycie zębów, czy skorzystanie z toalety do góry nogami jest troszkę trudniej. Jeśli znaleźć, jeśli ktoś ma dzieci mają często na początku przedszkola problem z ubieraniem się. Chodzi mi o kolejność ubrania. Wszyscy widzieliśmy przedszkolaki z majtkami na spodniach. Ch chcesz dobrze, musimy poprawić. popracować. Spójrzcie Także ja próbowałam dopasować rzeczywiście i znaleźć takie punkty, które w różnych, które w domach się pojawiają. To jest mój autorski projekt. To tak? jest mój autorski projekt, to jest moje życia wzięty. czwarte dziecko. Z życia wzięty. Z życia wzięty zupełnie tak. Ja teraz tak tworzę, wiecie, Państwo hipotetyczny planik poranny. Zasada jest bardzo prosta. Wszystkie czynności, które muszą wydarzyć się przed wyjściem, muszą nam spaść na dolny rząd, muszą nam... Dostać zaliczone. Zaliczone. Czyli jeżeli dziecko wstało i szybko tam pościeliło łóżko, jeżeli w waszej rodzinie tak, tak poranki się zaczynają, to dziecko przebiegając sobie do kuchni czy do łazienki, odhacza, opuszcza... Że łóżko załatwione. Opuszcza tę, e, tę czynność, ten magnesik. I e, zasada jest taka, że jak wszystkie czynności są na dole, aha, to jesteśmy gotowi... To jesteśmy Zwyżej gotowi do wyjścia. Nas, tablica. To jesteśmy gotowi do wyjścia. O, dziękujemy okay. za tę poradę. Dobra. Próbujemy to ustawić, tak. żeby dobrze było widać, prawda? E, oczywiście. A to e... fajne, jak wszystko jest na dole, to jesteśmy gotowi do wyjścia. Tak jest. A potem sobie wieczorem dziennik Wieczor... dajemy na górę i zaczynamy robić czynności wieczorne. Tak? Wieczorne. I tak jak mówię, w zależności od tego, co u Was się dzieje, albo co jest takim czasami punktem zapalnym. Wiem, że na przykład. Ta naklejka czasami jest punktem zapalnym. Wyjęłam mm -hmm. teraz tutaj czesanie. Ym, na przykład dołożyłam, bo wiem, że w wielu rodzinach jest to ważny temat, leki, lekarstwa. Czasami coś się przewlekle zwiebierze tak. a czasami podczas choroby można włączyć. Tak, Więc można tych włączyć. tych jest dużo, dużo różnych. Tak? tak, bardzo ważne dla mnie było to, żeby w tych planszach były też rzeczy, które są bardzo przyjemne dla dziecka i bardzo bardzo mamy ważne. Mamy jakieś przytulanie. Mamy przytulanie, mm. mamy przytulasy z rodzicami. A mamy czytanie, bo wczoraj oczywiście, było że ty. mamy czytanie. Właśnie wczoraj wiem tak. oglądałam. E, oczywiście, że mamy czytanie. Mamy też czas ze zwierzakiem albo dbanie o zwierzaki. W każdym razie Myślę, że rzeczywiście tutaj można dosyć fajnie dopasować do waszej rodziny część magnesów. Może w ogóle wam się nie przyda, ale, ale, ale część jest bardzo istotna. A to... część się może przydać w jakimś etapie rozwoju tak. dziecka, potem tak, tak, można tak. je zmienić. Wiesz co, to jest tak, pierwsze pytanie najważniejsze mhm. już jest, gdzie można te tablice kupić, bo ty to przygotowałaś. To jest? Prawie ręcznie robione, bo tak, jak to roz prawda. rozmawiałyśmy, to to jest prawie ręcznie robione. Tego jest niewielki nakład, bo to jest taka twoja, 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 e, twoja no trochę hobbystyczna działalność zawodowa, takie tworzenie pomocy. E, dobra, to w takim razie krótkie pytanie. Gdzie to można zamówić? Jaki jest koszt tego? www.pracowniadobrychrelacji.pl Zaraz się pokaże na ekranie, już jest. I tam jest normalny sklep. Oczywiście, to jest sklep, gdzie można kupić, kupić zestaw planików. To, co Państwo tu widzą, to jest zestaw. Dołoż, do, do, dokładamy jeszcze instrukcję. Ważne pytanie, które często się pojawia, jak te planiki trzymają się ściany albo, tak, albo drzwi. drzwi. Ja zdecydowałam się na takie naklejki, e, e, po to, żeby oszczędzić państwa ściany. E, takie naklejki. E, dwustronne dwustronne, dwustronne tak. Znanej firmy nie będziemy na te. mówić. Na te lub na trzy. E, nie, to znaczy. Na trzy. Nie będziemy mówić. W każdym razie ja dołączam to również do zestawu, żeby ten planik. To może ważne, poranny planik fajnie, jeżeli znajdzie się gdzieś blisko drzwi wyjściowych. W przejściu, prawda? tam gdzie można odhaczać <noise> łatwo, a planik wieczorny gdzieś blisko łóżka, blisko yy, yy, pokoju dziecka. Pytanie jest, jaki jest koszt planika? Zestaw kosztuje 90 zł. Dwie tablice, Dwie tablice są, ile jest 20? 25? Kilka? magnesów do wyboru, ten system mocowania, oczywiście instrukcja dołączona. Instrukcja jest bardzo szczegółowa, bardzo ładna. Też z kilkoma Magnesiki. takimi małymi poradami. Można tak, są tam, są tam, mhm. bo jako psycholog tam zawsze pewnie 5 groszy zawsze takich troszeczkę. W środku dydaktycznego, jak pisał Wańkowicz, jest y, przemycone. E, moje kochane babcie, po pierwsze, ja mam takie poczucie, bo to było pytanie jak jeszcze o y, wieku. Ja uważam, że to jest dla dzieci, czy też tak z taką myślą, y, taka myśl mi przyświecała, żeby to było narzędzie dla dzieci przedszkolnych i tych zaczynających szkołę. Tak. To jest trochę inny temat niż przedszkolaki, ale nam się wydaje, że jak dziecko pójdzie do pierwszej klasy, to już po prostu wszystko to powinno. To nie ma przełomu. Nie, nie, nie. 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 Bardzo ważny i właśnie pod kątem dzieci szkolnych jest stworzone. Zobaczymy, czy będzie widać. Ach, Taki jest madnessi... tornister, odrabianie lekcji. Tor... Nie, nie, odrabianie lekcji jest osobno. Tornister to jest albo rozpakuj tornister, rozpakuj plecak, tamte śniadanie, Śniadaniuwka na przykład, to która ta. sprzed dwóch dni to zalega. Ta, ta, ta. Ale także właśnie odrabianie lekcji jest z myślą o, z myślą o tych, o tych Starszy troszkę starszych. Mhm. E, tak naprawdę, bo tutaj jest też jest kilka bardzo ciekawych pytań. Co mhm. prawda na, jesteśmy chwilę po czasie, ale e, pytanie, które chciałabym zadać, żeby się proszę się, żebyś się skomentowała krótko, choć temat to jest na dłuższą rozmowę. Dobrze? Znajoma płaci dziecku pieniądze do skarbonki za pracę domową. Krótko i na temat, poproszę. Tak czy nie? I, i, ja bym próbowała innych metod. Do 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 zachęcenia. Za wypowiedź. Do zachęcenia, bo trochę to jest to, o czym wcześniej rozmawiałyśmy. To jest motywacja zewnętrzna. Wyobraźmy sobie, że zabierzemy tę i już nie będzie śmieci. I już nie będzie, no bo po co? No nie, śmieci, nie ma kasy, śmieci to trzeba nie ma... wynieść, bo to po prostu śmieci mieszkają w śmietniku. Czy tam w kontenerze, tak, w śmietniku. Jest pytanie, a nie u nas w domu. Powtórzę, gdzie dostępne są te tablice? Na www.pracownia dobrych relacji.pl Słuchajcie, zbliża się co prawda dzień dziecka. Ja powiem tak, to nie jest prezent dla dziecka, ale mhm. dlaczegoż, dlaczegoż naszym dorosłym dzieciom, które mają. Na co dzień nasze ukochane małe wnuki, takiej tablicy na dzień dziecka nie sprawić. Pod tytułem przyjdziemy do córki czy do syna i powiemy: córeczko, kupiłam ci na dzień dziecka taki hmm. osobliwy, upominek. osobliwy upominek. Jest jeszcze jedno bardzo pytanie, ważne pytanie, które, na, na które troszkę padła odpowiedź, ale je przytoczymy. Jak z dzieckiem nauczyć się z tego korzystać, bo chyba to ha? nie wybrzmiało wystarczająco głośno, żebyśmy to razem ułożyły i co Oczywiście, dalej. Oczywiście, bardzo ważne. Przede wszystkim rozmawiamy z dzieckiem w ten sposób, że to jest coś, co ma nam pomóc. Co ma nam pomóc sprawić, że nasze poranki i wieczory będą łatwiejsze i przyjemniejsze. To jest narzędzie dla nas, to jest ułatwiacz. Dlatego między innymi te magnesy są ruchome i możemy... Zmieniać je, rozmawiać o tym, to nie jest dane z góry. To nie jest tak, jak rodzice czasami mówią, to umawiamy się teraz, że to Co będzie nie, to tak. Powiedziałaś. powiedziałeś. To, to w ogóle nikt się nie uważa. Tak, 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 tak. Natomiast y, to jest o tyle, mm, o tyle łatwiejsze do, do takiego przyjęcia tak, przez dzieci, bo właściwie one mają ogromny wpływ na to. No co to to tylko mamy własne rozwiązania. Oczywiście, oczywiście, oczywiście. Dlatego należy z dzieckiem porozmawiać o tym, jak ten górny rząd może wyglądać, jak ten, jak ten drugi górny rząd może wyglądać. Ono już będzie zaciekawione, żeby tego użyć następnego poranka. Tak, tak? dzieci, ja, te, te dzieci, którym ja pokazywałam yy, planik, trochę testując, to oglądały, <laughs> zastanawiały się, co to a, to, a to zmieniały potem, nie? o Dzieci mają tendencję do tego, żeby wszystkie ułożyć na dwóch rzędach. Czasami trzeba powiedzieć, że właśnie to warto, lepiej lepiej mieć trochę mniej, ale na pewno prezentujemy czy sprzedajemy to dziecko w takiej postaci, słuchaj, to jest taki pomysł, żeby nam było łatwiej Na pewną zabawę taką, trochę na zabawę, troszkę, tak. ułatwiacz. Ułatwiacz. Prawda? To jest u, u, ułatwienie i dla Ciebie, i dla mnie. Ja bardzo lubię takie używanie planiku, gdzie rodzic zamiast tego powtarzania, nawoływania, mhm. skarpetki, buty, teraz z, zęby. Jezus, to język, który można mówi, Słuchaj, zerknij na planik. Co jeszcze jest? Co zostało na planiku? Taką, Także taką metodę Państwu podpowiadam. Instrukcja też bardzo dobrze tłumaczy, jak zacząć i jak do tego podejść, mhm. żeby to ułatwiło życie wszystkim. A było w takim trendzie, który ja uwielbiam, trend wychowawczy nazywa się NVC, czyli mhm. non violent communication, czyli komunikacja bez e, napięcia, bez przemocy. Porozumienie, bez przemocy. porozumienie e, bez przemocy, a pokrzykiwanie i nakazywanie jest elementem przemocy. Mhm. Takim opresjem. W dodatku taką. mało skutecznym. Ma, mało skutecznym i trochę, i trochę słabym. Planik kosztuje 90 zł, ale. Trzy planiki polecą do tych, które teraz zadzwonią pierwsze pod numer telefonu, który zaraz się ukaże na ekranie i podadzą adres do wysyłki. Czy ja dobrze powiedziałam, pani magister? Oczywiście. Trzy planiki w prezencie, a reszta cudowne prezenty dla waszych dorosłych dzieci, żeby ułatwić życie codzienne. Takie rozwiązania kochamy najbardziej. Cieszę się. Bardzo dziękujemy Ci za wizytę i mam nadzieję, że jeszcze się z nami spotkasz, bo mamy tutaj kilka. E... Ciekawych wątków widziałam. O, Iwonka, Iwonka Kowolik. Zamawiam planik dla moich wnucząt zaraz po programie. Świetnie, Iwonka ma ich się. kilkoro, więc Iwonko, no, że tak powiem, jeden no, tak. planik na jedno dziecko, prawda? Już mam, już mam pomysły na planiki związane z rodzeństwem. To... Ten, ten zestaw sprawdza się raczej z jednym dzieckiem. Tak. Chociaż, chociaż moje dzieci robiły także, układały sobie te czynności do połowy. To, oznacza, to oznaczało, Aha. że jedno dziecko zrobiło. A zupełnie u nie... ciebie do jednej trzeciej. Powiem, no do jednej trzeciej, tak. <laughs> a ja mam jeszcze jedno pytanie na zakończenie, e, e, nie, nie moje nieważne, e, Aleksandra mhm. pyta: w jakim wieku zacząć tym, to z dzieckiem? Bo na koniec... pewno zaczęłabym z trzylatkami, a już wiem, bo rodzice już zdążyli zakupić kilka planików i, i mnie masz poinformowali. Także nawet z dwójpółlatkiem jesteśmy w stanie na takiej prostej bazie obrazkowej, graficznej y, w ogóle działać. Tu mamy jeszcze jeden komentarz, który mi się bardzo spodobał. Czy mogłabyś taki planik zrobić dla naszych mężów? Że to dla facetów oh. podobno by się przydał taki, bo też jakieś mają kłopoty z rutynowymi czynnościami. Możemy spróbować z tym planikiem. Z tym planikiem, bo założyłeś majskie już. Tak. Dobrze. I Ostatnie pytanie na zakończenie. Bardzo mi się podoba nazwa planik. Kto jest jej autorem? Autorem jest mój syn najstarszy. To prawda. Pozdrawiam mojego syna najstarszego. Myśleliśmy, myśleliśmy. Mówiłam, to taki mały plan, planik. Słuchajcie, dziecko wymyśliło nazwę. Pani psycholog wymyśliła ułatwiać z życia, wzięta zupełnie jak z tej piosenki. Aha. Dziękujemy ci bardzo za wizytę i że przyjechałaś. Dzięki. A teraz pędź do rodziny, bo jeszcze jest mnóstwo pięknej niedzieli. Bardzo midzieli. dziękuję. Trzy planiki lecą do tych, które zadzwoniły. Pracownia dobrych relacji, wpisujemy w gogle, wyskakuje i kupujemy naszym dorosłym dzieciom na dzień dziecka masowo planiki. Jak się wyczerpią, zrobisz następne. Oczywiście. Zrobię dziękuję dobra. bardzo, dziękuję Ci bardzo.